wieczór Państwu. Serdecznie witam na uroczystości wręczenia Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2019. Witam w imieniu gospodarza naszego dzisiejszego spotkania, prezydenta Wrocławia, pana Jacka Sutryka, którego dzisiaj reprezentuje pierwszy zastępca, pan Jakub Mazur. Serdecznie witam, panie prezydencie. Chciałem bardzo gorąco powitać panią Ewę Lipską, laureatkę tegorocznej nagrody za całokształt twórczości. Chciałem powitać wszystkie nominowane autorki i autorów tegorocznej edycji, jak również obecnych z nami wszystkich tych, którzy zdobyli nagrody w zeszłorocznych i poprzednich edycjach Silesiusa. Drodzy Państwo, Wrocławska Nagroda Poetycka, której nazwa pochodzi od barokowego poety Angelusa Silesiusa, wyróżnia i promuje najważniejsze dzieła i twórców polskiej poezji. W tym roku zostaje przyznana po raz 12, a jej symbolem jest statuetka Silesiusa, która jest wykonana przez wrocławskiego artystę pana Michała Staszczaka. I podobnie jak w poprzednich latach, nagrody będą przyznane w trzech kategoriach. Tu się nic nie zmieniło. To jest debiut roku, książka roku i właśnie nagroda za całokształt twórczości. Wiemy, kto został laureatką tegorocznej nagrody za całokształt twórczości. A za chwilę usłyszymy, do kogo powędrują statuetki w pozostałych kategoriach. I zanim poprosimy przewodniczącego jury, aby odczytał werdykt, zanurzmy się na chwilę w poezji. Posłuchajmy jej. Co Państwo na to? Tak? Super. Na początek proponuję wysłuchać wierszy trzech autorów nominowanych w kategorii debiut roku. Zapraszam. Teraz na żółtym pasku wiadomości leci wiersz o wszystkich dobrych radach, które kiedyś otrzymywałem, albo Ars Poetica. Jeśli masz być dobry, nigdy nie myśl, że jesteś poetą. Musisz za to dużo gadać i wciskać się wszędzie, gdzie się da. Nawet nie musisz pić. Ale czemu miałbyś tego nie robić? Zapomnij o egzaltacji, więc nie zachodzi zmierzch i nie kończy się era, tylko robi się ciemno i nie masz pieniędzy. Musisz pisać o tym, jak Karol Wojtyła szedł do nieba i sam słyszałeś jego kroki. Sąsiad na górze przesuwa szafę i nie masz pojęcia, z czego żyje stara kobieta sprzedająca czosnek na legionów dawniej obrońców Stalingradu. Bo przecież nie z czosnku, którego ząbki mogą służyć za sztuczne wampirze kły, podobnie jak upiłowana noga porcelanowego słonia. Powinieneś mieć swoich ulubionych poetów, tylko niech to nie będzie Mickiewicz albo Whiteman, bo wszyscy popękamy od tego nadęcia. Więc jedziesz piątką przez bałuty i opisujesz mijane tablice świadczące o tym, jak gazowano Żydów, Cyganów, Luksemburczyków. A tu nawet Dzieciątko Jezus. A tam sam gazujesz w każde popołudnie, żeby nie myśleć o rozsypującej się fasadzie świata. Małpach jedzących małpy. Żywcem.
Siedzi mnie siedmiu w butach identycznie oryginalnych. Różnią się zakładaniem nogi na nogę, prawa na lewą, lewa na prawą, marką piwa, kolorem włosu kobiet, z którymi chcieliby uprawiać bardziej wspólny niż własny ogródek. Nie czekają, że ósmy ja nadejdzie, strzeli, odnowi emocje zabaw, przywróci rację bytu wrzącej krwi, która uderzała w twarze od środka podczas seansów filmowych oraz mierzenia członków w piwnicy. Siedmiu mnie ma rację bytu, ósmy nie. Stężenie dłoni zaciskanej na grudzie ziemi zastąpiono zdecydowanym objęciem kufli, na temat których wybucha dyskusja. Są do połowy pełne, czy raczej w połowie puste? Wśród za, a nawet przeciw, upływa ostateczne opróżnianie. Potem problem rozrasta się poza ogródek. Odpierdol się. Odpierdol się. Jakbyś miał iść do kościoła albo na rozmowę kwalifikacyjną. Strój kwalifikuje każdego. W końcu, jak cię widzą, tak się zachowuj. Nie rób tego, co robi większość, ale nikt się nie przyznaje. Nie masturbuj się. Nie dub w nosie, nie kradnij małych sum, batonów w sklepie osiedlowym, ani żadnej rzeczy. Opłaca się kraść tylko pieniądze, bo pieniądze to czas. Kradnij w drogich ciuchach. To uczyni cię przedsiębiorczym. Polskie wsie, zlepione wyciem, umaczane w błocie. Polskie wsie, zabobonne i bogobojne, przyodziane w widły waciak. Polskie wsie głosują na Polskę B, nie segregują śmieci, nie. Polskie wsie, płaskie jak ziemia, na której leżą, jak ziemia, w którą wierzą. Polskie wsie mordowały Żydów, nie zabiły Jezusa. Polskie wsie przechowywały Żydów, zabiły kalitowe dzieci. Polskie wsie grabione, łupione, gwałcone, palone. Polskie wsie puste PGR-y, skrzypią rowery. Polskie wsie pan powiesił chłopa, wisi chłopie ciało.
polskie wsie tobie dadzą kopa, jak będzie im się będzie chciało. Polskie wsie, rów pełen pijaków, nasiąknięte moczem portki. Polskie wsie, ciemne noce, ciemne dnie. Polskie wsie rymują się z krew, rymują się z chlew. Polskie wsie, część ciebie, część mnie. My chcemy Boga. My potrzebujemy Go, bo On da nam po kicie, ścianie białej i po małej wiertarce. Wywiercimy sobie w tej ścianie po szparce, a potem Bóg może sobie iść. Włożymy w tę szparkę monety złote, dwa świeżaki, kupon na totolotek, kartę Polaka, rodowód szlachecki i gumową pałkę na łeb ubecki, opaskę powstańca, dzieła Dmowskiego i jeszcze dwie drzazgi z Krzyża Pańskiego, a potem szparkę zalepimy kitem. Polską wypełnione białe ściany, zalepione kitem, bielą zaludnione wiersza ramy polskim mitem, polskim bitem, że my chcemy Boga. Dookoła mur zaciska się jak sznur. My chcemy Boga. My chcemy. My. Ja nie chcę Państwu przeszkadzać, ja tylko na chwilę wpadłem tutaj, żeby powiedzieć, że teraz wysłuchamy wierszy autorów 7 tomów nominowanych w kategorii Książka Roku. To tyle. Wiązania, twarde obłoki zamknęły się nad nami na 4 spusty. Zapodział się ptak w rozkołysanej chmurze. Faluje żyto. Stróżuje bocian. Poeci nie przestają
robienia wieży, łąka, zarośla, tam gdzie nasz dom był kiedyś, niebo bez chmury. Pochowaj kości byle gdzie, lecz głęboko, nie baw się nimi. Tropy, roztopy odeszli się, rozeszli moi koledzy. Schyłek jesieni, płaczące liśćmi klony, darmowa łaska. Pisz, co masz w duszy, puste łany po życie, krew na ściernisku. Na złym papierze przestrzeń zasnuta śniegiem, zewłok komara. Umarł Tadeusz. Znów ktoś został wyrwany z naszego pola. Z głębokiej pustki ktoś znów się przypomina, choć wzięty rozbrat. Klasyczny stukot deseczki o deseczkę, tercet trumienny. Późną jesienią zagrabione listowie czeka fermentu. Dni namaszczenia nadchodzą nieuchronnie. Świt za oknami. Świt za oknami. Zostawili senniki gry hazardowe. Gry hazardowe. Czy pamiętają jeszcze te gry umarli? Czy po swych cierpkich cieszą się żywotach całością puli. Zachodzi księżyc. Życie będzie trwać dłużej. Trafna prognoza. Trafna prognoza. Życie będzie trwać krócej. Motylek, wilinek. Już wyprowadzka. Przyszło powiadomienie w szarej kopercie. Wszystko bez celu. Widzę puste mieszkanie oczyma duszy. Słowa się budzą w innej rzeczywistości, pod innym piórem. Najkrótszą drogę odnajduje niechybnie nasza zazula. Unosi skrzydła i odlatuje lekko w koronę drzewa. Zbliżenie. Fiolet. Moje siostry przypominały chore ptaki. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam je nagie, ich ciała pokrywała wieczna ospa. Wystawiały wtedy fioletowe języki do wiszącej nad Boazerią Maryi. Zbliżenie, skóra. Mają słodkie usta, kiedy całują ułożony na posadzce kościoła krzyż. Mają wilgotne oczy, kiedy patrzą w złote tabernakulum. W ławkach przed konfesjonałem
chłopcy z Poręby wkładają zimne dłonie za obcisłe dżinsówki dziewczyn z Żeleźnikowej. Zbliżenie. Zwierzę. Odmawiają mi brata. Potrafią odwrócić od niego moją uwagę. Czasem przyglądam się mu, a one mówią: zobacz, jest podobny do zwierzęcia trzymanego w klatce. Zbliżenie. Smak. Było im bliżej do stajennych zwierząt. Jeśli uciekały, to do ciemnych chlewów. Tam zamieniały się w słuch. Mówiły później: wilgotne pyski zwierząt są gorzkie. Zbliżenie. Mięso. Przyjmują Jezusa. Jedna z nich myśli o wielkiej maciorze, ubitej na tę okazję. Z całej ceremonii będzie pamiętać ręce masaży, pachnące jałowcem i pieprzem kajen. Zbliżenie. Wiara. Moje siostry najstraszniejsze są w chwilach, kiedy modlą się do świętych porozwieszanych po domu. Modlą się bowiem nie o coś, ale przeciwko. Zbliżenie. Łuna. Koty podchodzą pod wymiona krów. Dzień stygnie. To czas, kiedy bracia krzywią twarze od alkoholu, by chwilę później rozluźnić gardła i śmiało iść w górę Mężykowych Pól i tam, w Brzezinie, odpalić świat. Zbliżenie, pochód. W chwilach, kiedy moje siostry są najczulsze, brat spuszcza z łańcuchów psy i prowadzi je w mięso ubojni, gdzie czekają na nie ciężkie łby Ackermarkerów. Zbliżenie. Sny. Chłopcy z Poręby mają zimne dłonie. Takie musiała mieć tamta dziewczyna, która oddała się w sierpniu Popradowi. Chłopcy z Poręby powracają do nas w gorączkowych snach, mają zimne języki. Nad ranem siostra dopytuje: a co, jeśli śnią nas przywleczone przez psy łby Ackermarkerów? W odpowiedzi całuje jej fioletowe usta, by zabrać z niej fragment choroby. Thank you.
Jest coś nie tak z życiem pojętym za późno. Trudno powiedzieć, co robiła przez pierwsze 20 lat. Life is meaningless. Więc jak można mówić, że podróże cokolwiek zmienią? Że kurs języka niderlandzkiego sprawi, że będziesz soczystym kęskiem na rynku i zatrudnią jej płaski brzuch i analityczny umysł zagalony gęstego hajsu i będzie to level up. Gdyż and then you die. And then you die. I jest coś nie tak z oglądaniem się na wschód. I jest coś nie tak z oglądaniem się na zachód. Patrzenie w gwiazdy jest gorsze niż telewizja. Nadzieja jest piekłem od urodzenia. Ten moment, kiedy rozmawiasz przez telefon, głośno się śmiejąc i dodajesz, że zajebiście, że super. I opadasz na krzesło wyczerpana. Kiedy dodajesz uśmiech na koniec zdania, pisząc maila jak pocisk. I to jedyna energia, jaka istnieje. Kiedy otwierasz oczy rano, jest najgorzej. Dlatego kupiłaś parę wielkich swetrów z golfem na twarz. I kiedy mówisz, że przestałaś się malować, bo wierzysz w siebie, ale to gówno prawda. Po prostu nie masz siły. Albo kiedy zdrowo się odżywiasz, warzywa, zero cukru, te sprawy. I jest tak tylko dlatego, że się przyzwyczaiłaś. I mogłabyś już wcale nie jeść. Bo jest ci wszystko jedno. Tezy. Wiedzieć, że należy się liczyć, podpatrywać rozwój, nasłuchiwać, kiedy sen opuszcza przedświt i pozostaje tak dużo do pochłaniania każdy szmer z góry. Żmudna pracownia człowieka, który opuścił już ręce. Stoi kompletnie zczyszczony. Bez śladu twarzy na zaroście, spływającym rurkami jak łuby wkrętów, gwintowana cera. Żleb czoła oparty o ścierne papiery, dostarczone dzień wcześniej przez pakowego, który wziął jego awans i godziny, żonę i dziecko. Tak, ma o czym myśleć. Ale nie, słyszę, szura do przodu. Trzaska drzwiami grata i odjeżdża, jakby znowu był czwartek. I jest czwartek. Dokument niepotwierdzony, przebudzony. Ścielę powoli, grzeję wodę i mam pewność. Nie jestem tu sam. Reszta śpi. Ale nie jestem tu sam w innym znaczeniu. W innym razie. Proste zdanie na temat. Wyraźny obraz w lustrze. Najpierwsze oblicze. Choć robiłem wiele, żeby wyprzeć, wiedzieć, ale nie uwierzyć. Jak już to
nic nie robić. Nie utrudniać. Najważniejsze, nie szurać. Pani Krystyna z Wojcieszowa wielokrotnie pytała o to, kto mówi w wierszu. Jeśli ten poemat ma głos, to jest to głos osobny i swoją osobność podkreśla hybrydowo. Mówią do ciebie bezczelni zdrajcy i niemieckie szmaty. Składają swe wersety, piąte kolumny i totaliści. Mruczą kołysanki skorumpowani alkoholicy, lewacy i faszystowskie bojówki przemawiają przez proroków. Śpiewają chórem zbłąkani kosmopolici bez ojczyzn, matek i ojców. Tracą oddech wyznawcy kulturowej płci, erotomani, seksualne patologie i polityczne poprawności. Nucą swój song zabójcy dzieci i rodziców. Zniewieściali faceci w rurkach i różowych baletkach. Mają swoje do opowiedzenia adoptujący pszczoły, drzewa i małpy. Zawodzą gardłowo polityczni szantażyści i islamy. Mają swoją zwrotkę wielbiciele kus, satanistów, bogobojców i ćpunów genderowego terroru. Współpracują ze mną zdalnie polityczni bejsboliści, kłamcy, politycy bez właściwości i zdolności honorowej. Ani słowa o anielsko-twarzy hipsterach. Wasza wielka Polska jest jak ten smutny pan z miasta borykającego się z problemami wizerunkowymi, stojący na skrzyżowaniu zachodniej legionów, który z oddali być może wygląda jak husarz, ale jego skrzydło jest wykonane z poliestru i ma na druk kredyty chwilówki. Rozpancerzyłem waszego śpiącego rycerza otwieraczem do konserw tanim jak sen i nie miecz półtora ręczny ujrzałem, a misericordię. Ale przecież są i Polski mniejsze. Polski, do których obsługi wystarczy wykształcenie podstawowe i prawo jazdy kategorii B, dwuśladowe, dwuosiowe Polski do generalnego remontu. Bo co jeśli ten kraj to skurwiały, rudozielony Polonez Truck z przyczepką, spęczniały od gruzu, błagający o eutanazję, rudozielony Polonez Truck sunący z gracją osiedlowym chodnikiem, ten niedogolony i niespełna rozumu kierowca, kopcący petko marki Viceroy, ta apoteoza mikroprzedsiębiorczości z wąsem na gomułkowskiej dzielni? To właśnie w tak skrojonej Polsce odnajduje się najlepiej. W zdaniach ciągnących się jak towarowe ze Śląska.
przez maj rdzawy niby kwiat rokitnika. Satelitą tej Polski czytam bajki. Odłamki asteroid tej Polski kaleczą mi skórę. Język tej Polski nabrzmiewa mi w ustach. Więc płynę przed siebie, bo gonię za deszczem i w dół wodospadem mam roczej dresie, że lecą kropelki jak ocean wielki, że parasol z góry kropka czarnej dziury, że ja go odkryłam i teraz nim płynę. Za jedną kurtyną mam drugą kurtynę i gdy je przepłynę, z miejsca się utopię. Za tą dziurę w ziemi będę mieć przy sobie. Śpiewam, gdy wody szum. Milknę, bo sygnał kontrolny. Także w najdalszą noc. Telewizor to obraz wojny. Pani jedynie ma szklankę. Pani wypiła powietrze. Inna nagrywa oprawcę, pan jej do sądu nie weźmie. Mucha, gotowa do ślubu. Chcą mi powiększyć usta. Włosy, paznokcie, parówki, na upał jest margaryna, na kredyt i na zaparcia. Ścięte napisy końcowe, tańce talentów łyżeczką zawinąć. Widelcem. Dlaczego ja? Jest odpowiedź. W domu jest sztuka kochania. W oknie zasłona niechciana. Najebany. Pani naćpana. Mrugnę. I zmienia się kanał. Dotknę. I zaraz puszczam. Lekcje zapominania, zanim nastąpi postrzał. Mrugnę i nie wiem, gdzie będę. Wiem za to zawsze, gdzie jestem. Minę, nim minie ta scena. To było do przewidzenia. Oczy przytrzymać przy sobie, żeby w ogóle przystanąć. Broń zawieszona na ścianie, raz na czas strzela sama. Folia zarasta powieki i jak ten tu zmarłej hologram. Zasnąć na środku wojny. Tak wieczna chwila przyciąga.
To o nas. To o nas, córko. Zatłoczonym korytarzem miłości przebiegają zakochani w sobie ludzie, bez pomysłu na siebie. Bo czy można tak mocno kochać własne auto i równocześnie nienawidzić samego siebie? To niemożliwe. Czy można wierzyć tylko w koniec świata, nie wierząc w jego początek? Uwierzyć chociaż w bajkę o matce naturze, która wygania w końcu Boga Ojca z domu. Tyle razy zdemolowanego przez niego po pijaku. Opowiem ci o naszym życiu, zanim kompletnie wyleci nam ono z pamięci. Chyba lepszy byłby film o zapominaniu niż o próbie nieodejścia w zapomnienie. Zapomniałem 99% mojego życia. Fala wygładza falę, która wygładza kolejną falę. Właściwie wystarczyłoby powiedzieć: kocham cię. Ale w scenariuszu zatłoczonego korytarza miłości ta kwestia pada 7 miliardów razy. Jego autorzy mówią, że scenariusz pisał się sam. A ja nie chciałbym dawać im powodów do satysfakcji. Teraz, kiedy to piszę, znienawidzeni scenarzyści byle jakiego przeboju kinowego przyklaskują. Sztuka oklasków została już zredukowana do przyklaskiwania samemu sobie. Jak zmylić trop i jednocześnie nie zgubić się w labiryncie? Z bajek, które dotąd usłyszałaś, na razie zaskakująco dobrze zapamiętałaś Minotaura. Historyjka o Minotaurze. Labirynt to najbezpieczniejsze miejsce na Ziemi, jeśli czujesz się potworem. Labirynt to najniebezpieczniejsze miejsce na Ziemi, jeśli chowasz się w nim z miłości. Pamiętam, jak trudno przyjść na świat. Pamiętam szybki oddech twojej mamy i alarm, twój brak oddechu. Jakieś dłonie cię uratowały. Jakieś dłonie podały mi ciebie. Labirynt to najtrudniejsze miejsce na ziemi, gdy jego korytarze są zatłoczone z miłości. Gdy miałaś 2 lata, co noc przebiegałaś w środku nocy cały labirynt naszego mieszkania, żeby wskoczyć do naszego łóżka. Biegłaś w absolutnej ciemności, jak po nitce, przez przedpokój obok kuchni, przez salon wpadałaś do sypialni, żeby obudzić w nas uczucie. Przyszłaś na świat w czasach, w których wojna to pojęcie względne. Minotaur, pogromca Minotaura. Tezeusz, Słabeusz, Ariadna, nieładna. Mam jednak nadzieję, że zapamiętasz chociaż kilka naszych rozmów, które prowadziliśmy w twoim pokoju. Pytałaś, czy umrę. Zapewniałem, że nie w najbliższym czasie. Kiedy zasypiając powiedziałaś, że beze mnie byś zginęła. Wszyscy naukowcy na ziemi
pracowali nad rozwiązaniem zagadki nieśmiertelności. Nasza przyszłość nie wygląda w naszej teraźniejszości najlepiej. Niewiele brakuje ludziom, by zaczęli rzucać się sobie do gardeł w autobusach. Każdy kolejny meteoryt przelatuje o milimetry od naszego czułego punktu. Mieć choćby jeden czuły punkt, to już jest coś. Wszyscy są źli. Wszyscy są źli na siebie. I wszyscy chcą wszystkiego, nie mając nic do zaoferowania. Wyobrażam sobie, że jesteś cholernie dzielna, najdzielniejsza na świecie. Wyobrażam sobie, że Minotaur je z twojej ręki. I jeśli chce zginąć, to tylko z twojej ręki. Ariadna dorasta do roli Tezeusza, a Tezeusz zatrudnia się do roli Minotaura. Wyobrażam sobie, że gdy biegniesz tak, jak biegłaś jako dwulatka, każdy zakręt w tym labiryncie okazuje się prosty. Tak, życzę nam wszystkim, byśmy z tego piekła, w którym żyjemy, trafili do piekła, które nie istnieje. Ale pisząc nam wszystkim, nie mam na myśli ciebie, bo przeciskam się razem z tobą zatłoczonym korytarzem miłości. Trzymam cię za twoją drobną dłoń i mówię: kocham cię. Serio. Tymczasem fala wygładza falę, która wygładza kolejną falę. Państwo, wreszcie przyszedł czas na utwory Ewy Lipskiej. Laureatki Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silezius 2019 za całokształt twórczości. O ich interpretację poprosimy wybitną aktorkę Krzesisławę Dubiel-Hrydzewicz. Próbuję uruchomić państwo. Czytam uważnie instrukcję obsługi. Obracam naród w lewo, obracam naród w prawo. Ale państwo nie działa. Naród jest martwy. Dobieram rewolucję, powstania, klucze. Ustawiam zasadzki dokładnie według opisu.
ale państwo nie działa. Naród jest martwy. Pobojowiska zarastają trawą. Rdzewieją teorie. Zapalają się czerwone światła. Włączam naród. Wyłączam naród. Przyciskam do piersi zbrodnie. Rozdaję dzieciom czekoladowe żołnierzyki, rakiety z marcepanu, ale naród jest martwy. Wreszcie zgłaszam reklamację. Sojusznicy, sanitariusze, turkusowe anioły wymieniają części zamienne. Ale naród jest martwy. Ktoś odsprzedaje język przygodnym kupcom. Ktoś inny pada, rażony piorunem, ponieważ działa tylko śmierć. Program 99. Z remizy cmentarnej wyjeżdża tramwaj z ofiarami rozruchu. Kontrolerzy jak zawsze sprawdzają bilety. Dlaczego tak się cieszysz, że ocalałeś? Tańczysz dookoła spalonego domu. Dla kogo tak się cieszysz, jedyny ocalały? Nawet mysz nie przeżyła, ani nietoperz, ani świergotek drzewny, ani trupia główka, ani trawa, ani kamień. Czym krzyczysz, jeżeli nie ocalał głos? Do kogo krzyczysz, jeżeli nie ocalało ucho? Co zrobisz ze swoją ocalałą śmiercią? Serce ci bije, machają ci ręce. Żegnasz się czy witasz? Nawet nie ma się z czego rzucić. Nie ma gór, ani się utopić. Nie ma oceanów. Niczym się zatruć. Oleander zaginął. Futro z łasicy, które masz na sobie, może cię zagryźć w najlepszym wypadku. Nie odpowiadam na wasze listy, telefony,
porzucam przyjaźnie. Wybaczcie mi to. Coraz bardziej przywiązuję się do siebie. Wycofuję się w głąb. Nie zadziwia mnie naród. Nie zadziwia mnie tłum. Zwycięstwa i klęski łączą się w jedno. Zyski i straty łączą się w jedno. Na wrzosowiskach podziwiam motyla. Nocami karmię nietoperze. Na zwierzchołka góry obserwuję zachodzącą ostrygę słońca. Wybaczcie mi to. Szanowni Państwo, i wreszcie dochodzimy do clou naszego dzisiejszego spotkania, czyli do wręczenia nagród Silesius 2019. Mam nadzieję, że Państwo tak samo jak i ja czują się podnieceni i czekają z niecierpliwością, kto też zwycięży w tym roku. Drodzy Państwo, w tym roku jury obradowało w składzie. Profesor Andrzej Zawada, przewodniczący. Pani Anna Kałuża. Pani Joanna Orska, pani Justyna Sobolewska, pan Piotr Kępiński, pan Karol Maliszewski i pan Adam Poprawa. W kategorii debiut roku jurorzy wyłonili trzech autorów. Państwo widzieli już prezentację ich wierszy, ale pozwólcie Państwo, że przypomnę ich nazwiska i za jakie tomy. Maciej Bobula. Wsie, animalia, miscelanea. Wydawnictwo Fundacja Duży Format. Michał Domagalski. Poza sezonem. Wydawnictwo Biuro Literackie. Oraz Jan Rojewski, Ikonoklazm, wydawnictwo Biuro Literackie. Oczywiście za chwilę dowiemy się, do którego z debiutantów trafi statuetka Silesiusa i nagroda w wysokości 20 tysięcy złotych, którą wręczy pan prezydent Jakub Mazur. I proszę na scenę pana przewodniczącego profesora Andrzeja Zawadę oraz pana prezydenta. Zapraszam na scenę.
Poproszę pana prezydenta o zabranie głosu. Dobry wieczór państwu. Rozpocznę od... Przepraszam. Będzie lepiej. Doświadczenie sceniczne jednak. Proszę. Jeszcze raz. Dobry wieczór państwu. Chciałbym rozpocząć od ukłonów i gratulacji skierowanych do pani Ewy Lipskiej, poetki. Poetki, która bierze odpowiedzialność za słowa, która zna wagę słowa, która nie waha się go użyć, szczególnie w tych trudnych i wymagających momentach. W imieniu prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, własnym, jak również wrocławian, chciałem pani serdecznie podziękować, nie tylko za twórczość, ale również za postawę. Chciałem również przywitać państwa we Wrocławiu, tutaj w Teatrze Lalek, Wrocławiu, mieście spotkań. Mam wrażenie, że dzisiaj mieście poetów i poezji. Chciałem również z tego miejsca, bo to jest dobry moment, podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację tego wielkiego i znaczącego dla Wrocławia wydarzenia. Chciałem bardzo podziękować za dzisiejszy piękny, poetycki spektakl, który otrzymaliśmy od twórców i organizatorów. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za trud i dylematy jury, bo wiem i słyszałem, że nie było łatwo. I na koniec chciałem również podziękować inicjatorom, którzy zaczęli ten naszego wrocławskiego Silesiusa w 2008 roku. Szanowni państwo, obok nagrody dla pani Ewy Lipskiej za całokształt twórczości mamy dzisiaj również nagrody za debiut roku i za książkę roku. Wszystkim nominowanym gratuluję. Dziękuję za słowo i za jego wartość. Życzę pięknego, poetyckiego wieczoru w dalszym ciągu. Dziękujemy panu, panie prezydencie, i poproszę pana profesora o zabranie głosu. Każdy musi kiedyś wyjść z obrad jury z płaczem. Tak powiedziała jedna z naszych koleżanek jurorek, kiedy się za bardzo zapędziliśmy w dyskusji i temperatura się zanadto podniosła. I tymi słowami wylała na nasze wzburzone zdania no, takie łzy spokoju. I udało się wyłonić laureatów. Nagrodę za debiut otrzymuje autor, w którego książce można znaleźć to, co obiecuje tytuł. Wsie. Animalia różnego formatu i różnej kreacji. I miscelanea, co znaczy w takim po polsku silver rerum. A po w codziennej polszczyźnie zbieranina. Zatem nagrodę za debiut roku 2018 otrzymuje Maciej Bobula. Zapraszamy. Potisław Hila.
trzymam, to pan będzie... Tak, to swoje przemówienie chciałbym zatytułować tak. Niech w tym kraju i jego nagrodach literackich w końcu zacznie się redystrybucja. Będę czytał ze smartfona, ponieważ myślę po smartfoniemu. Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić na scenę dwóch innych nominowanych, moich serdecznych kolegów Jana Rojewskiego i Michała Domagalskiego. Pragnę gorąco podziękować jurorkom i jurorom za taki werdykt i organizatorom za zaproszenie, tym wszystkim, którzy przygotowali ten festiwal dla nas i tym wszystkim, którzy po nas posprzątają. Tak. Tak się składa, że statuetka jest jedna i nie da się jej podzielić na trzy części. Natomiast nas jest trzech i każdy z nas został doceniony nominacją, więc można domniemywać, że każda z tych książek ma wartość literacką i wierzę w to, że nie mniejszą niż moja książka. Ten tekst napisaliśmy wspólnie. Uważamy, że to niesprawiedliwe, aby zwycięzca brał całą nagrodę, a pozostali odchodzili z niczym. Dlatego postanowiliśmy podzielić tę kwotę na trzy równe części. Żyjemy w Polsce, w kraju, w którym mediana zarobku wynosi 2,5 tysiąca złotych brutto. Dwóch z nas jest nauczycielami, a o zarobkach w tej branży chyba nie musimy Państwu umówić. Trzeci zaś pracuje jako freelancer, bez widoków na stałe zatrudnienie. Tak, jak to zazwyczaj wśród freelancerstwa bywa. System, w którym zwycięzca bierze wszystko, a przegrany odchodzi z niczym, jest dla nas bolesny. Dlatego postanowiliśmy postąpić w ten sposób i apelujemy zarówno do organizatorów Nagrody Silesius, jak i do innych przyznających nagrody o zmianę zasad w przyszłości i uczynienie ich choćby ciut bardziej zrównoważonymi. Bo są w Polsce poeci, którzy byli wielokrotnie nominowani do najważniejszych nagród literackich, a żadnej nie otrzymali, co zważywszy na skalę ich talentu i dorobku literackiego jest po prostu niesprawiedliwe. Wierzymy bardzo mocno, że da się to zmienić. Tak, i cytując Ilonę Witkowską, miłość kurwa, cytując Marcina Sendeckiego, teraz jest święto, idziemy jeść ciastka. Dziękuję, całusy. Trzej muszkieterowie. Panowie, zostańcie, przepraszam. Skoro już jesteście na scenie, to mam taką informację, to muszę przeczytać. Informacja dla prowadzącego. Kto raz wszedł na scenę, nie schodzi z niej do końca gali. Ale proszę, przenieście się na tamtą stronę, dobrze? Mimo wszystko. Już mogę? Jeszcze chcielibyśmy przypomnieć tych nominowanych do kolejnych, prawda? Przed nami... Świetnie. Przed nami kolejna kategoria Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2019 to książka roku. W tym roku jury wyłoniło 7 finalistów. Państwo usłyszeli poezję. I teraz statuetka oraz nagroda w wysokości już 50 tysięcy złotych. Tak? To przed wami. Trafi do autorki lub autora jednego z nominowanych tomów. I teraz pozwolą Państwo, że przypomnę. Tomasz Bąk, Utylizacja, Pęta Miast, Wydawnictwo Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Kamila Janiak, Wiersze przeciwko ludzkości, Wydawnictwo Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu i Staromiejski Dom Kultury w Warszawie. Adam Kaczanowski, Cele, Wydawnictwo Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Aldona Kopkiewicz, Szczodra, Wydawnictwo Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Małgorzata Lebda, Sny
Akermarkerów, wydawnictwo Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu, Jacek Łukasiewicz, Wiązania, wydawnictwo J, Krzysztof Siwczyk, Mediany, wydawnictwo A5. Ja myślę, że dla wydawnictwa z Poznania przydałby się jakiś dyplom chociaż, uznania, bo to naprawdę... Tak, tak, tak. I teraz bardzo proszę pana przewodniczącego o podanie werdyktu. Proszę państwa, jesteśmy świadkami rewolucji literackiej. Myślę, że panowie prezydenci może zechcą to przemyśleć, albowiem są fundatorami nagrody. Demokracja wchodzi do życia literackiego. Jeśli tak dalej pójdzie, to nagroda za książkę roku nie będzie wcale więcej warta, albowiem w tej kategorii jest 7 nominowanych, nagroda 50 tysięcy, to wyjdzie tyle samo, po 7 tysięcy na jednego. Czy poeci będą się bardziej starać wtedy, jeżeli nagroda nie będzie wyższa, panie prezydencie? Więc rozterek jest co niemiara. Jury ma trochę inne rozterki, albowiem kolega laureat powiedział, że nie da się statuetki Silesiusa podzielić na 3 części, a na 7. W każdym razie obradowaliśmy w dalszym ciągu burzliwie, ale mając już świadomość, że znowu ktoś będzie musiał wyjść zapłakany, ale jednak przywołani do porządku przez koleżanki jurorki wspólnie podjęliśmy decyzję i pamiętając o tym, że mamy przed sobą światłe cele, cel przede wszystkim, światłe cele, propagować poezję i nagrodzić poezję. I dlatego, między innymi dlatego, nagrodziliśmy tomik pod tytułem Cele. Adam Kaczanowski. Przepraszam, to nie tak. Nie, nie. No tak, to teraz ja mam do wyboru. Czy zabiją mnie państwo wszyscy, czy żona? Jednak żonę kocham bardziej. Dziękuję po prostu. I tak, dziękuję bardzo. To jest dobre miejsce tam. Szanowni państwo, zostało najważniejsze wyróżnienie dzisiejszego wieczora. Prawda? Wszyscy wiemy o tym wyróżnieniu już od dłuższego czasu. Nie jest to niespodzianką, ale to wielka radość dla nas wszystkich. Poprosimy pana profesora o wygłoszenie laudacji. Jednak muszę pomóc, tak. Proszę bardzo, proszę. To trzeba odkręcić do góry. Odkręca mnie to, co proszę. Proszę państwa, nagrodę za całą twórczość, za całokształt twórczości jury przyznało pani Ewie Lipskiej 2 miesiące temu, jak państwo wiedzą, i wtedy nikt nie wyszedł zapłakany z posiedzenia jury. Wszyscy wyszli uradowani. Poezja pani Ewy Lipskiej towarzyszy nam
od około 30 tomików wierszy. Została przełożona na 40 kilka języków. To nie jest ani pierwsza, ani trzecia, ani siódma nagroda dla pani Ewy Lipskiej, która jest poetką czytaną, znaną, docenioną. Poezja ta towarzyszy nam jako czytelnikom we wszystkich doświadczeniach współczesności, próbując pomagać nam rozumieć tę rzeczywistość, a jednocześnie dbać o to, żebyśmy mieli język do tego, żeby tę rzeczywistość rozumieć. Jak powiedział kiedyś Czesław Miłosz, mowo polska, stawiam przed tobą miseczki z kolorami, abyś mogła i tak dalej, abyś mogła wypowiedzieć, nazwać rzeczywistość, która jest przez cały czas inna, ale w głębi tożsama. Chętnie bym postawił tu kropkę, ponieważ słyszeliśmy wiersze pani Ewy Lipskiej, czytaliśmy wiersze, ale nie stawiam kropki, albowiem jak kilka dni temu, czy niedawno, powiedziała laureatka, cytując Stanisława Lema, są zdania, które są kropki, które nie zamykają zdań. Są kropki, które zamykają usta. Dziękuję bardzo. Zapraszamy panią Ewę Lipską. Zapomniałem nadmienić, że to jest oczywiście statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 100 tysięcy złotych. A już pomogę? To wziąć do ręki? Oczywiście, bardzo proszę. Przede wszystkim chciałam gorąco podziękować za tak zaszczytne wyróżnienie. Nie będę oczywiście wygłaszać przemówienia, proszę się nie obawiać, ale chcę powiedzieć państwu pewną, przywołać pewną anegdotę, która zresztą związana jest z tym pięknym miastem i z znakomitą szkołą matematyczną lwowską. Mianowicie zapytano kiedyś profesora Steinhausa, w jaki sposób doszedł do swoich matematycznych osiągnięć. Co pan profesor robił, pytano, i pan profesor Hugo Steinhaus odpowiedział: nic, ale długo. Więc ja nie mogę powiedzieć, że robiłam nic, bo ilość wydanych książek temu zaprzecza, ale na pewno długo. I oczywiście jak się tak długo pracuje, to ogarniają czasem człowieka wątpliwości, czy to wszystko, co robi, ma sens. I wtedy oczywiście nagroda jest takim zielonym światełkiem, które na chwilę człowieka znieczula. Ale chciałabym jeszcze też z tego miejsca podziękować moim czytelnikom, bo bez czytelników to my w zasadzie nie istniejemy. I czytelnicy, drodzy państwo, to jest znakomity elektorat. I na taki elektorat należy głosować. Dziękuję bardzo. Jeszcze przez chwilę proszę państwa pozostanie na scenie, a na scenę zapraszam tegorocznych nominowanych. Nie krępujcie się, zostaną wam wręczone pamiątkowe pióra, które ufundowała firma Nowa. Zapraszam nominowanych tegorocznych.
możemy pomóc? To może sobie jakoś poradzimy bez... Tak, na pewno? Pomóc panu? Poczekamy. Drodzy państwo, w trakcie wręczania upominków chciałem podziękować serdecznie za przybycie na dzisiejszą galę. To była wielka przyjemność dla mnie i wielkie przeżycie, bo rzeczywiście to, co zobaczyłem na ekranie i usłyszałem na żywo, było niezwykłej jakości i z wielką klasą powiedziane, zinterpretowane. I chciałem wymienić, kto w tym koncercie galowym interpretował wiersze. Krzesisława Dubiel-Hrydzewicz. Kinga Price. Iwona Bielska. Jerzy Trela. Arkadiusz Jakubik. Robert Wieckiewicz. A wystąpili na scenie Małgorzata Król oraz studenci Akademii Teatralnej w Krakowie, filia we Wrocławiu. Dzisiejszą galę przygotował i wyreżyserował Jerzy Bielunas. A żegna się z państwem Błażej Wójcik. Życzymy dobrego wieczoru i do zobaczenia za rok.